Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, czym jest kompresja równoległa. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Selfmade Tips. Jak co wtorek o godzinie 18:00. Kłaniam się niezwykle nisko, witam Was w kolejnym odcinku serii. Dzisiaj, moi drodzy, opowiemy sobie, czym jest kompresja równoległa, zwana również kompresją nowojorską. Ten sposób kompresowania sygnału jest znany już dosyć długo w branży i wydaje mi się, że szczególnie przydatny, jeżeli nie do końca kojarzycie, czym jest kompresja, jak tego poprawnie używać, jak działa kompresor w ogóle i nie do końca to rozumiecie na tym etapie. Kompresja nowojorska wydaje mi się absolutnie prosta, a daje bardzo fajne rezultaty, na pewno ciekawe, które dzisiaj postaram się Wam zaprezentować. Także przyszedł czas na kolejną technikę miksu, moi drodzy. Tutaj mamy projekt z odcinka o gain stagingu, możemy sobie go jeszcze raz posłuchać. I tak to, moi drodzy, sobie brzmi. Tutaj mamy już setupowane dwa kanały. Jeden grupuje perkusję w jeden mix bus, tak zwany, grupę. Natomiast drugi to jest kanał wysyłkowy, na który został wysłany sygnał z całej perkusji. I tutaj będziemy wprowadzać, moi drodzy, kompresję równoległą właśnie na wszystkich ścieżkach perkusyjnych. I jak to będzie wyglądać? Moi drodzy, kompresja równoległa między innymi, aż w zasadzie w 100% polega na tym, aby wrzucić sobie jakąkolwiek wtyczkę, która kompresuje sygnał. Ja sobie wezmę Fruity Limiter, bo to jest najprościej. Przejdźmy w tryb kompresji. Ustawmy bardzo niski threshold, może gdzieś na takim poziomie, do tego bardzo wysokie ratio, postarajmy się, żeby to było naprawdę mocne, 10 do 1 myślę, że będzie całkiem ok. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje z sygnałem. Jest dosyć drastycznie ścinany szczyt, ja myślę, że moglibyśmy się jeszcze pokusić nawet o nieco drastyczniejsze działanie. I nie chcę, żeby ta kompresja tak szybko odpuszczała w momencie, kiedy kompresor, można powiedzieć, że dostaje sygnał, że powinien przestać działać. Zejdźmy jeszcze niżej z progiem. Dobrze, i teraz mamy tutaj taki miks, można powiedzieć, dwóch sygnałów. Jeden to jest sygnał czysty, który pochodzi ze wszystkich ścieżek perkusyjnych, natomiast drugi to jest sygnał z tej grupy wysłany na kanał wysyłkowy z efektem, jakim jest kompresja. I tutaj, moi drodzy, już musimy sami zadecydować, w jakim stopniu dodać tej kompresji równoległej, tego sygnału po kompresji, do sygnału oryginalnego. W moim przypadku zdecydowałem, że będzie to moment, w którym wyraźniej będę słyszał hi-hety, tudzież w ogóle, powiedzmy, te wszystkie dodatki poza kickiem, snerem i tak dalej, zależy mi przede wszystkim na hi-hatach i zaraz, moi drodzy, będziemy sobie kombinować, jak to zrobić, żeby działało tak, jak chcemy, a zatem sprawdźmy to. W tym momencie w zasadzie nie słyszymy tej kompresji równoległej. Okej, no ja nie słyszę większej różnicy w hi-hatach mimo wszystko, co jest dosyć ciekawe, być może na monitorach będę słyszał więcej, natomiast słyszę dużą różnicę przede wszystkim w tym, jak brzmi werbel, stał się taki dużo bardziej mięsisty, energetyczny i po prostu ma większą taką moc po prostu, jak się go słucha, po prostu, słuchajcie, ja dam troszeczkę mniej tej kompresji i to jest taka technika, która tak naprawdę nie wymaga wielkich umiejętności takich stricte mikserskich, jeżeli chodzi o kompresowanie sygnału, ponieważ ustawiamy bardzo drastyczne parametry i tak mocno drastycznie kompresowany sygnał, decydujemy, w jakim stopniu będzie docierał też do sygnału oryginalnego, więc tworzymy taki blend, połączenie, można powiedzieć, dwóch sygnałów, jednego takiego czystego, dynamicznego bardzo i drugiego, który tej dynamiki ma zdecydowanie mniej, ale za to ma więcej takiej mocy, takiej energii, jest troszeczkę bardziej płaski, ale przez to lepiej wypełnia tak naprawdę to brzmienie. I w ten sposób mniej więcej, moi drodzy, wykonuje się właśnie kompresję nowojorską, jeśli wcześniej słyszeliście o tym, ale nie wiedzieliście, w jaki sposób to przebiega i jak to przeprowadzić, to po dzisiejszym
dzisiejszym odcinku myślę, że nie będziecie mieli z tym najmniejszych problemów. Dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to był kolejny odcinek Selfmade Tips, jak co wtorek o godzinie 18. Jeśli znajdziecie chwilę, wbijajcie też na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, SoundClouda, Instagrama po Backstage Selfmade Beats, wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Selfmade Beats i nie zapominajcie dołączać do facebookowej grupy Selfmade Beats, gdzie wspieramy się w rozwoju jako producenci muzyczni. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia tutaj w przyszły wtorek o 18. Cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeśli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zostaw suba i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.